Czy da się dziś jeszcze kupić nowy, fajny samochód, który w salonie będzie kosztował poniżej 100 tysięcy złotych? No pewnie, że tak. To właśnie Kia Stonic, którą nie dość, że da się za tyle kupić, to jest tym dziś najbardziej popularnym i pożądanym crossoverem. Do tego ma parę fajnych gadżetów, ale po kolei. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy do Stonica, ale wspomnę w tym momencie o partnerze odcinka, czyli Letyshops. Jest to serwis, z którego sam już dość długo korzystam. Zaoszczędziłem dzięki niemu dość sporo pieniędzy, a jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to już Wam tłumaczę i pokazuję. Letyshops to serwis cashback, dzięki któremu część pieniędzy, które wydajecie w sieci, po prostu do Was wróci. Powiedzmy, że chcecie kupić karmę dla swojego zwierzaka. I tak się składa, że aktualnie na przykład w sklepie Zooplus mamy gorący cashback powiększony nawet 7-krotnie. Klikamy cashback i jak widzimy, zwrot, który możemy otrzymać, wynosi ponad 17%. Wchodzimy do sklepu, cashback się aktywuje, jest już aktywny i to, co wystarczy zrobić, to tak jak zawsze zamówić karmę i czekać na zwrot środków. I teraz to, co najlepsze, te środki to nie żadne punkty czy jakieś bonusy, które możemy wykorzystać przy następnych zakupach, a prawdziwe pieniądze, które możemy wypłacić na swoje konto bankowe lub konto PayPal. Letyshops to oczywiście nie tylko Zooplus. Aktualnie w jego ofercie znajdziecie ponad 2600 sklepów, m.in. takie tuzy jak Euro RTV AGD, e-obuwie, Decathlon czy oficjalny sklep Samsunga. Jak widzicie, nie ma na co czekać, także klikajcie w link, który macie w opisie do tego filmu, działajcie, korzystajcie, oszczędzajcie, a my wracamy do Stonica. Raczej tak nigdy nie robię, ale zacznę dziś od rzeczy, która była największą wadą tego Stonica, którym jadę. Tego, to znaczy z produkcji 2022. Otóż nie dało się go zamówić ze skrzynią automatyczną. Był dostępny tylko taki manual, jak tutaj widzicie. I to się na szczęście właśnie zmieniło. Kia Stonic z roku produkcji 2023 możecie zamówić również z automatem. Zaczynam od tego, bo samochód, który kupuje się raczej do miasta, był na przykład w moich oczach do tej pory raczej zdyskwalifikowany. Ja nie kupiłbym takiego samochodu do takich celów z manualem. Jeśli taki wolicie, to oczywiście nie ma tematu i to nie była dla Was żadna wada, ale na pewno jest bardzo duża grupa osób, która musi to wiedzieć, więc wiedzcie, że Stonic być może wróci na Waszą listę samochodów do potencjalnego zakupu. Także super, bo nie oszukujmy się, w takich samochodach automaty być po prostu muszą i w końcu są. Ale żebyśmy wiedzieli, jak to w tym roku wygląda, z czym taki automat możemy połączyć, a może nie możemy, to rzućmy okiem, w jakich konfiguracjach Kia Stonic w ogóle możemy zamówić. Na początek czterocylindrowy silnik 1.2 DPI, ma on 84 konie mechaniczne i występuje tylko i wyłącznie z pięciobiegową manualną skrzynią biegów. Dalej już trzycylindrowe jednostki 1.0 TGDI dysponują mocą 100 koni mechanicznych i tak jak wspomniałem, mamy na szczęście wybór, sześciobiegowa manualna skrzynia lub siedmiobiegowy automat DCT. Cennik na ten moment zamykają wersje 1.0 TGDI, ale już o mocy 120 koni mechanicznych, tutaj również manualna lub automatyczna skrzynia i jest to silnik połączony z miękką hybrydą. I tak jak widzicie, nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale to jest taki mniej więcej standard w tej klasie. I żebyście mieli komplet informacji, ja tak jak powiedziałem, mam jeszcze wersję z produkcji 2022. To jest litrowy, trzycylindrowy silnik o mocy 100 koni mechanicznych, sześciobiegowy manual. Taki zestaw dysponuje momentem obrotowym na poziomie 172 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędza się w 10,7 sekundy. Może warto tu zaznaczyć, że jak wybierzecie automat, to on Wam troszkę te dane zepsuje, bo przyspieszenie do 100 km na godzinę jest o sekundę gorsze. Katalogowo mamy wtedy 11,7, także już naprawdę bez szału. Ale ja pojeździłem tym samochodem i w mieście, i na trasie zrobiłem ponad 1000 km na bardzo różnych drogach, także za chwilę Wam o tym oczywiście opowiem, ale zacznijmy sobie od wnętrza. Tak jak powiedziałem, to jest crossover. Nieduży crossover, konkretnie jest to segment B. No i pytanie, ile taki samochód oferuje miejsca? Spójrzmy na bagażnik, a ten dysponuje pojemnością 332 litrów. Nazwę to mniej więcej średnią w tym segmencie. Ten bagażnik oczywiście nie jest jakiś bardzo duży, ale my na przykład jechaliśmy całą rodziną na kilka dni, zmieściła się tutaj nasza walizka i dość sporo innych bagaży, ale to oczywiście sprawdźcie, czy dla Was taka pojemność będzie wystarczająca, bo może gdzieś usłyszeliście crossover, wyższy samochód, to będzie tutaj nie wiadomo co. No raczej nie będzie, to jest samochód o dość niedużych rozmiarach. Ale troszkę inaczej jest we wnętrzu, przynajmniej w jednym aspekcie, ponieważ rzućcie okiem, co to auto oferuje na kanapie. No to na nogi może miejsca jakoś bardzo dużo nie ma. Ja
przy swoich 182 cm wzrostu zmieszczę się, ale raczej w jakąś bardzo daleką trasę jechać bym chyba nie chciał. Przy czym zobaczcie, nad głową. Tutaj jest już bardzo ok, miejsca jak dla mnie jest bardzo dużo i po prostu uderzyć głową w dach raczej nie mam szans. Z przodu oczywiście wiadomo, że jest w miarę ok. Wspomnę może o takich aspektach jak widoczność, bo to jest też ważne na przykład w mieście. I te słupki nie są może bardzo cienkie, ale nie są też bardzo grube. Moim zdaniem, jak dla mnie, widoczność z tego samochodu jest całkiem ok. O materiałach jakoś bardzo długo opowiadał nie będę, nie ma sensu tego stukać, pukać. Powiem może tak. Nie jest to oczywiście coś, co Was zachwyci, szczególnie myślę, że w tej części, bo to jest bardzo prosty samochód, ale na pewno te materiały nie są złe. Nic tutaj nie puka, nie stuka, nie skrzypi. No oczywiście w miarę nowe auto ma 8000 przejechane, ale to bywa różnie, szczególnie w autach prasowych. To, o czym muszę wspomnieć i co zawsze robię, to obsługa klimatyzacji. Mega prosta, ciężko to zrobić jeszcze prościej. Lewe pokrętło, temperatura, prawe pokrętło, moc nawiewu i w zasadzie tyle. Tutaj zmieniacie sobie, gdzie to powietrze ma wiać. I tyle. Najprostsza rzecz, jaka może być. Może mały minusik, ponieważ mamy tutaj klimatyzację, ale jednostrefową. Słowo na temat multimediów. Jest to taka typowa Kia. Myślę, że z połapaniem się w tym wszystkim nie będzie żadnego problemu. Ja przynajmniej zrobiłem to w moment. I rzecz, która dzisiaj chyba jest dla mnie najważniejsza, bo ja w zasadzie jak wsiadam w jakiś nowy samochód kolejny, a robię to co tydzień, to pierwszą rzecz, którą paruję, to oczywiście telefon i szukam wtedy Android Auto. To tutaj jest i nie dość tego, że jest, to działa bardzo dobrze. Telefon łączył mi się momentalnie, nic się nie zacinało, nic się nie psuło, ale co najważniejsze, to Android Auto jest bezprzewodowe, także nie potrzebujemy tutaj żadnego kabla. I to jest super. Z CarPlayem jest raczej tak samo, ja tego nie sprawdziłem, bo nie miałem jak, ale z tego co czytałem, to również jest bezprzewodowy. Także super. No i ostatnia rzecz z wnętrza, zanim przejdziemy do tego, jak się tym jeździ, ale powiązana również z tym, czyli fotele, bo to bywa bardzo różnie, szczególnie w takich samochodach. Ja Wam tutaj zwrócę mocną uwagę, bo często pomija się ten aspekt przy kupowaniu samochodu. Ja to wielokrotnie widziałem. Jak kupujecie samochody tego typu, czyli nie za duże, a będziecie nimi jeździli w trasę, to starajcie się nie robić takiego błędu i nie kupować samochodu bez sprawdzenia go w takich warunkach, w jakich będziecie jeździli, czyli właśnie w trasie. Czemu? Niejednokrotnie trafiłem na taki samochód, gdzie jeżdżąc w mieście, zupełnie tego nie czułem, myślałem, że fotele są ok. Pojechałem na trasę i był dramat. Przykładowo, ja nową Hondą Jazz, która jest świetnym samochodem, szczególnie do miasta, naprawdę jeden z najlepszych samochodów, może pomijając wygląd, do takich celów. Ale ja tym samochodem nie jestem w stanie przejechać 200 km. Gdzieś po 100 moja jazda wygląda tak. Ja siedzę w ten sposób, albo i nawet się cały podnoszę, nie jestem w stanie jechać, muszę stawać. Z ciekawostek, na przykład moja żona jedzie i zupełnie tego nie zauważa, więc to jest coś bardzo indywidualnego. Ale najczęściej zdarza się w niedużych samochodach, gdzie to siedzisko jest krótsze i z założenia nierobione na trasy, bo to są raczej samochody do miasta. No i teraz pytanie, jak jest tutaj? Szczególnie, że tak jak zacząłem, to jest samochód dość budżetowy, przynajmniej jak na dzisiejsze trochę chore czasy. Zatem odpowiadam, jest tutaj naprawdę ok. Tak jak wspomniałem, pokonałem tym samochodem dobrze ponad 1000 km. Jeździłem w naprawdę różnych warunkach, też dosyć długą, kilkugodzinną trasę. I też zaznaczam, że mówię o swoich odczuciach, ale mnie tutaj zupełnie nic nie bolało, nic nie przeszkadzało, także ja fotele ocenię bardzo dobrze. Nie ma tu oczywiście jakiegoś trzymania bocznego, one nie są jakieś super wygodne. Broń Boże, nie zrozumcie mnie w ten sposób. Chodzi mi o to, że da się tym samochodem, który z założenia jest raczej do miasta, pojechać w trasę i mnie nic po prostu nie bolało. Także tak jednym zdaniem chodzi mi właśnie o to. Dużym plusem jest to, że mamy tutaj podłokietnik, który nie dość, że jest, to jest wysuwany, chociaż ja zdecydowanie wolałbym, żeby on wysuwał się dalej, bo troszkę jest tutaj dla mnie za krótko, ale na szczęście jest. Natomiast minusikiem, który zauważyłem w trasie, jest miejsce na kawę, czy na kubki, na jakieś napoje, bo zobaczcie, jedziemy i powiedzmy, że chcecie po tę kawę sobie sięgnąć. I fajnie byłoby to zrobić, gdyby ona znajdowała się gdzieś tu. A zobaczcie, jak ja muszę wykonać ruch, szczególnie jak chciałbym ją wyjąć z tego drugiego miejsca, to muszę sięgać aż w ten sposób. To naprawdę nie jest wygodne. I potem trafić w to też jest średnio. Także wiadomo, to nie jest samochód na trasę, nie po to go zbudowano, ale to najwygodniejsze nie będzie. Natomiast to jest oczywiście pierdoła. To nie decyduje o tym, czy samochodem w trasie jeździ się fajnie, czy nie fajnie. Co jest ważniejsze? Oczywiście silnik, skrzynia, spalanie i jak się to prowadzi. No to tak, mamy tutaj silnik o pojemności 1.0, 100 koni i manualną skrzynię. 10.7 do setki, tak jak powiedziałem. 172 Nm, no naprawdę nie ma szału, ale do spokojnej jazdy w mieście taki zestaw w zupełności wystarczy. Oczywiście nie będzie tutaj mowy o żadnym ściganiu. Na światłach też pierwsi nie będziecie. Przy czym jeździć normalnie, spokojnie można, ale w trasie. W tym samochodzie na piątym, a szczególnie na szóstym biegu, nie istnieje coś takiego jak dynamika.
To są biegi raczej do rozpędzenia się, wrzucenia i jechania sobie spokojnie, aby po prostu mieć optymalne obroty i spalać też optymalne ilości paliwa. Przy czym muszę powiedzieć, że jak sobie tymi biegami troszkę powachlujecie, to nawet na trasie jakichś wielkich problemów nie miałem. Oczywiście jechałem spokojnie. Jechałem też większymi prędkościami, bo byłem i na autostradzie, i na ekspresówce. I podsumuję to może po prostu jednym zdaniem. Mnie ten samochód nie zmęczył. Ważne jest oczywiście nastawienie. No jak będziecie chcieli lecieć nie wiadomo ile i wyprzedzać wszystkich, to będzie problem. Ale jeśli jeździcie normalnie, a zakładam, że jak szukacie takiego samochodu, to raczej nie macie ambicji, aby być Colinem McRae na drodze. Więc myślę, że to oczywiście sprawdźcie każdy sam na sobie, ale myślę, że to do normalnej jazdy w zupełności wystarczy. Jest inny minus w trasie. W tym samochodzie jest dość głośno. Do 100-110 na godzinę jest bardzo ok. Ten samochód w sumie jest do takich prędkości stworzony, bo to jest samochód raczej miejski. Ale 100-110 jest ok, wyżej 120, a już na pewno 140, tu jest naprawdę głośno. Więc jeśli zależy Wam na wyciszeniu, to bierzecie taki samochód na weekend, lecicie w trasę, gdzieś tam na szybką drogę i sprawdzacie, czy będzie Wam to pasowało, bo w mojej opinii jest dość głośno. O samym prowadzeniu chyba nie ma się co za bardzo wypowiadać. To jest taki samochód, który po prostu jedzie, wysiadacie z niego, wracacie do domu i już nie pamiętacie, jak on się prowadził, czy było fajnie, nie fajnie. Jest bardzo neutralny, nie chcę używać słowa nijaki, bo to by była obraza dla tego samochodu, a crossover w segmencie B ma być właśnie taki, jakim jest Stonik. To nie jest samochód do podnoszenia ciśnienia, do jakichś wrażeń. Ten samochód ma być jak najbardziej wygodny, jak najbardziej praktyczny i dokładnie taki jest. Właśnie, bo użyłem słowa wygodny. Jadę co chwila po jakichś progach zwalniających i to jest właśnie samochód do takich celów. Przez to, że on jest troszkę wyższy, mamy troszkę podniesione zawieszenie w stosunku do na przykład kompaktów czy tych najmniejszych aut segmentu B, które nie są crossoverami, to tutaj nie tylko łatwiej będzie wsiąść, łatwiej będzie włożyć dziecko na kanapę, ale właśnie przejeżdżanie przez jakieś krawężniki, przez jakieś progi zwalniające, czy wjeżdżanie w jakieś dziury, jeśli musicie gdzieś zaparkować w jakimś dziwnym miejscu, czy dojechać do domu po jakiejś dziurawej, nierównej drodze, no to jak znalazł, to jest samochód dokładnie do takich celów. I zauważcie jedną rzecz, ja praktycznie przez cały test w ogóle nie używałem słowa budżetowy. Może trochę głupie byłoby to w stosunku do Kii, bo to już, broń Boże, nie są dzisiaj samochody budżetowe. Wiele modeli dorównuje markom uznawanych kiedyś za dużo bardziej prestiżowe, za dużo lepsze. To jest oczywiste i większość z nas to wie, mamy tego świadomość, ale patrząc na ceny samochodów, ile dzisiaj trzeba dać za, nie wiem, Skodę Fabię, czyli ze 120 tysięcy, jak będzie w miarę fajnie wyposażona, czy też inne kompakty, to już praktycznie 150 tysięcy w większości przypadków, to samochód, który kosztuje poniżej 100, zaraz powiem dokładnie ile, może się dziś wydawać samochodem budżetowym. I gdyby był naprawdę samochodem budżetowym, to ja bym cały czas mówił: to jest słabe, ale wiadomo, że to jest samochód budżetowy. To jest beznadziejne, ale wiadomo, że to jest samochód budżetowy. Ja nic takiego nie powiedziałem. Czemu? Bo w tym samochodzie zupełnie nie czuć, że jest to dzisiaj jedna z najbardziej atrakcyjnych cenowo propozycji, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to właśnie crossover, czyli nie jakiś najmniejszy samochodzik. Może jeszcze troszeczkę rozwinę, bo nie powiedziałem o skrzyni. Ja może nie jestem najlepszą osobą do oceniania skrzyń manualnych, bo bardzo rzadko z nimi jeżdżę, ale to w sumie nie dotyczy tylko mnie, bo większość samochodów w parkach prasowych to raczej automaty. Takie mamy po prostu czasy, tego chcą klienci. Ale ta skrzynia jest naprawdę w porządku. Nie jest oczywiście jakimś mistrzem precyzji, szybkości zmiany przełożeń i czymś, co spowoduje, że znowu będziecie chcieli pojechać z Stonikiem, ale ona nie jest do tego. A do tego, do czego jest, czyli do wygodnej, spokojnej obsługi, to sprawuje się świetnie. Najważniejsza rzecz, ja przez ostatni tydzień chyba ani razu nie zdarzyło mi się, żebym, nie wiem, nie trafił w bieg, żebym gdzieś tutaj zahaczył, żeby jakiś bieg nie wskoczył. Pod tym względem działa świetnie i ja się zupełnie do tej skrzyni nie mam do czego przyczepić. Już bardziej, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to do tego, że silnik ma 3 cylindry. Ja tutaj fanem nie jestem, no pewnie nikt z Was nie jest tego fanem. 3 cylindrów nie robi się po to, żeby ktoś był tego fanem. Cel jest inny. Ale ten moment, kiedy to najbardziej słychać, czyli na przykład stajecie na światłach, silnik się wyłącza, za chwilę się włącza, bardzo to czuć, bardzo to też słychać, więc to, co ja robiłem w tym samochodzie po wejściu do niego, to czekałem, aż sparuje się Android Auto i wyłączałem system start-stop. Jeździ się wtedy dużo przyjemniej. I jeszcze ostatnie rzeczy z wnętrza. Audio, nie ma się tutaj oczywiście czym zachwycać, ale jak na ten segment, jak na taką cenę, o, tutaj w sumie tego użyłem, to gra całkiem w porządku. Natomiast kamera, obraz jest jaki jest, no ale ona przecież nie służy do tego, żeby oglądać najnowszego Top Guna. Tylko na to, żeby uważać, żeby w coś nie walnąć z tyłu. Więc obraz pomijamy, ale ja często mówię, że w kamerach, dla mnie przynajmniej, najważniejszy jest szeroki kąt i on tutaj zbyt szeroki nie jest. Więc jeśli mam się do czegoś przyczepić, to nie do jakości obrazu, tylko do tego, że ten kąt mógłby być szerszy.
No i zegary, to jest coś, co na przykład ja bardzo lubię, bardzo proste, bardzo czytelne, ciężko się tutaj nie połapać. Prędkość obroty, paliwo, temperatura silnika, to co ma być, to tutaj jest. I fajnie, że na środku mamy wyświetlacz. Ja na przykład lubię sobie przerzucić tutaj taki cyfrowy wyświetlacz prędkości, bo gdzieś jak szybko jadę, dużo się dzieje, to najłatwiej mi w ten sposób zorientować się, ile jadę, więc za to również plus. Ale nie przerzucicie tutaj, nie wiem, na przykład mapy z Google'a. Jak ktoś się tego spodziewa, to tutaj tego nie zrobimy w tych zegarach. Tym, co przeszkadzało mi najbardziej, wbrew pozorom, nie był silnik, a kluczyk, od używania którego się po prostu odzwyczaiłem. Bo po pierwsze musimy go użyć oczywiście, żeby się w ogóle do samochodu dostać, a po drugie, jak już się do niego dostaniemy, to oczywiście samochód uruchamiamy przy pomocy kluczyka. Coś, czego dawno nie używałem, to oczywiście nie jest sprawa życia lub śmierci, ale można dokupić bezkluczykowy dostęp, bezkluczykowe uruchamianie samochodu i ja to zdecydowanie polecam. No i dobra, kilka razy wspomniałem o cenie, ale może przejdźmy do konkretów i sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Ceny Kia Stonic na rok produkcji 2003 startują z poziomu 76 400 zł. Jest to minimalna kwota, jaką zapłacimy za wolno ssąca 1.2. Jeśli natomiast interesuje nas silnik turbo, to za takiego Stonika ze skrzynią manualną zapłacimy przynajmniej 79 400 zł. Dopłata do automatycznej skrzyni DCT wyniesie 8 000 zł. I taki samochód w pierwszej wersji M kosztował będzie przynajmniej 87 400 zł. Najwyższa wersja wyposażeniowa GT Line to już 105 900 zł. A jeśli chcielibyśmy Stonika z mocniejszym 120-konnym silnikiem z układem miękkiej hybrydy, to do przed chwilą podanych cen musimy doliczyć 3000 zł. I taki samochód w najwyższej wersji GT Line będzie kosztował 108 900 zł. Widzicie zatem, jak to wygląda i chyba zakończę tak, jak mniej więcej rozpocząłem. To są oczywiście kwoty niemałe. Jakby mi ktoś powiedział 4 czy 5 lat temu, że tyle będzie trzeba dać za Kia Stonic, to pewnie troszkę złapałbym się za głowę. Ale mając świadomość, ile dziś kosztują samochody, to po tym wszystkim, co powiedziałem o tym aucie, po tym tygodniu spędzonym w nim, po sprawdzeniu go w mieście, po sprawdzeniu go w trasie i biorąc pod uwagę jego cennik i cenniki rywali, trzeba powiedzieć, że Kia Stonic to jest zdecydowanie jedna z najlepszych propozycji w tym segmencie, jaka w ogóle jest. Jeśli szukacie auta, na przykład dla młodej rodziny, czy nawet dla rodziny z małym dzieckiem, może dla starszych osób, bo oczywiście nie polecam go dla rodziny 2 plus 3, ale jeśli wielkościowo ten samochód Wam wystarczy, to jego jakość, to co on oferuje, to jak się nim jeździ, w stosunku do tego, ile to kosztuje i w stosunku do tego, ile kosztują rywale, to nie da się tego samochodu pominąć, a przynajmniej nie róbcie tego błędu, szukając auta w tym segmencie. I bym zapomniał, spalanie. Przypomniało mi się, jak mówimy o kasie. Ja tym samochodem gdzieś pod miastem na jakichś wolniejszych drogach spalałem poniżej 5 litrów. To jest oczywiście 1.0, więc możemy się tego spodziewać. W mieście to spalanie też było, myślę, że w miarę ok, bo to było 7, 7,5 litra. To oczywiście też zależy, jakie to będzie miasto. No ja jeżdżąc po Warszawie takie spalanie mocno akceptuję. Natomiast na ekspresówce zbliżałem się również do 7 litrów, a na autostradzie już bliżej do 8. Także miejcie to również na uwadze. Pomimo tego, że to jest trzycylindrowy, nieduży motorek 1.0 100 koni i być może komuś mogłoby się wydawać, że pojedzie na autostradę i będzie 5,5. No to nie będzie. Raczej te 7,8. Także coś takiego bierzcie pod uwagę przy kupowaniu tego samochodu z tym silnikiem. No i dobra, dajcie znać, jak Wam się takie auto podoba, co o nim sądzicie, może je macie. Także podzielcie się swoimi wrażeniami, bo moje testowanie przez tydzień to jest tyle warte, co wiadomo, najcenniejsze są opinie od użytkowników, od właścicieli takiego samochodu, bo mogą powiedzieć coś na temat na przykład awaryjności, serwisu, obsługi tego samochodu, więc bardzo liczę na Wasze wpisy. A mi zostaje zaprosić już tylko do subskrypcji. Te osoby, które tego jeszcze nie zrobiły, kliknijcie subskrybuj, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, to jest jakaś 4% szansa, że YouTube powiadomi Was, że na mój kanał wjechał kolejny materiał, a szykują się na przykład kolejne wywiady, kolejni super goście, także nie przegapcie, bądźcie na bieżąco. A ode mnie na dziś byłoby to już tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!